Cześć, witajcie we Flight Gear, a w dzisiejszym odcinku helikoptery, mój pierwszy odcinek o helikopterach. Ja sam helikopterami, jak mówiłem też wam kiedyś, nie latałem i za bardzo nie latam, ale no była też prośba, żeby może zobaczyć, pokazać jak tutaj wystartować helikopterem, więc zrobimy taki poradnik dla początkujących. Zobaczymy sobie w ogóle jak sterować helikopterem, jak się nim steruje oraz jak wystartować helikopterem, jak uruchomić silniki. Ja sam jestem początkujący, więc może też to będzie poradnik właśnie też dla początkujących bardziej. I tutaj mam dwa helikoptery Eurocopter, czy też tam Eurocopter EC-130 i EC-135. Tu mam jeszcze dwa warianty. I tak, powiem wam, że ten pierwszy helikopter, on jest dużo lepiej wykonany. Jeżeli damy sobie tutaj ocenę i gwiazdki, to większość jest 4 na 5, na zewnątrz ma nawet 5 na 5 i jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobiony na zewnątrz i widać tam wszystkie systemy, jak działają tego helikoptera. I na tym helikopterze wam pokażę, jak sterować ogólnie helikopterem, ale polecę sobie tym helikopterem, tym Eurocopterem EC-135, a to dlatego, że mi się nim lepiej lata po prostu. Tego jeszcze tak dobrze nie opanowałem, po prostu ciężej mi się nim lata, jeżeli chodzi o zawis, jeżeli chodzi o takie loty z mniejszą prędkością, jeżeli chodzi o ten helikopter, o ten Eurocopter 135, to tutaj jest według mnie dużo, dużo prościej, więc polecimy sobie tym helikopterem. A ten Eurocopter jest troszkę gorzej wykonany, jeżeli chodzi o systemy. Tutaj jest tylko 1 na 5, jeżeli chodzi o systemy, ale tak, jest też całkiem fajnie odwzorowany. Wnętrze mamy fotorealistyczne. No ale tak, zobaczmy sobie najpierw ten helikopter EC-130. Tutaj, jeżeli chodzi o model dynamiki lotu, to obydwa helikoptery oferują model YASIM, Yet Another SIM, czyli model, który polega na badaniu przepływu powietrza kadłuba samolotu, czy helikoptera w tym wypadku. No ale też czytałem, że dla Flight Gear jest to najlepszy model lotu, jeżeli chodzi o helikoptery, że jednak JSB SIM, można powiedzieć najlepszy model lotu we Flight Gear, troszkę chyba słabiej działa dla helikopterów i dlatego chyba większość helikopterów we Flight Gear bazuje właśnie na YASIM, jeżeli chodzi o model dynamiki lotu. No i rzeczywiście tutaj jakoś myślę, że całkiem fajnie i całkiem realnie lata się helikopterami we Flight Gear. Zobaczmy sobie teraz lokalizację. Tutaj, jeżeli chodzi o poszukiwanie lokalizacji, no to oczywiście możemy wybrać sobie dowolne lotnisko, ale myślę, że też bardziej realnie jest, jeżeli wybierzemy sobie takie specjalne miejsce dla helikopterów, jakieś tam helipady. Wystarczy tutaj wpisać sobie heli i dać enter, żeby wyświetliło nam się, myślę, że wszystkie miejsca takie startowe i lądowiska po prostu dla helikopterów we Flight Gear. Jest tego trochę. Możemy też sobie wpisać helipad, ale tego już będzie troszkę mniej. Ja tu sobie wybiorę, na przykład San Francisco sobie wybiorę. Tutaj nie mam wyboru, bo są dwa chyba helipady, jak widzę, ale nie ma wyboru. Dobra, dajmy sobie, lećmy. Dobrze, jesteśmy tutaj już w helikopterze, tak, tu się prezentuje kokpit. Tu akurat w tym helikopterze pilot siedzi po lewej stronie, co jest raczej niestandardowe, bo przeważnie w helikopterach pilot siedzi po prawej stronie, ale tutaj akurat mamy aż trzy miejsca w tym helikopterze z przodu, więc może dlatego właśnie pilot tutaj siedzi po lewej stronie. Tak, mamy tutaj oprzyrządowanie, ale tutaj w tym helikopterze nie polecimy, ja nim nie wystartuję. Zobaczymy sobie tutaj bardziej, jak wygląda sterowanie helikopterem, bo tutaj akurat ten helikopter bardzo dobrze odwzorowuje model zewnętrzny, jak mówiłem wcześniej, i możemy sobie zobaczyć wszystkie mechanizmy, jak działają. Także tak, wróćmy do kokpitu na chwilkę i zobaczymy tutaj, tak, zobaczymy za co trzyma się model tego pilota, tak? Mamy oczywiście pedały orczyka, mamy Collective, taką dźwignię tutaj i ja ją mam podpiętą pod moją tutaj dźwignię przepustnicy na kontrolerze fizycznym. I tutaj działa to troszkę odwrotnie, czyli jeżeli mam jakby na przepustnicy pełny ciąg, to to oznacza tryb jałowy, czyli ta dźwignia w dole, a jeżeli, można powiedzieć, na przepustnicy zmniejszam ciąg, to ja tą dźwignię podnoszę do góry, ale podnoszenie tej dźwigni do góry oznacza, że ciąg jest zwiększany, czy też inaczej mówiąc, tak, moc też silnika jest zwiększana. No i może najpierw właśnie zobaczmy, jak działa ten kolektyw właśnie i dlaczego to się nazywa kolektyw. Po polsku można powiedzieć, że to jest dźwignia skoku ogólnego i mocy silnika. Dosyć długa nazwa, po angielsku po prostu mówi się kolektyw i to jest właśnie po polsku też nazywane sterowaniem ogólnym. Ogólnym dlatego, bo zobaczmy sobie teraz, zobaczmy sobie wirnik helikoptera. Czasami może mi się mylić, będę mówił samolot, oczywiście chodzi wtedy o helikopter, a nie o samolot, ale rzadko używam helikopterów i może mi wchodzić na język samolot. I teraz tak, zobaczmy sobie, mamy tutaj, jak ja się tu ustawię, żeby ładnie było widać.
No, może tak się ustawmy. Jeżeli ja teraz będę podnosił tą dźwignię kolektywu, możemy użyć do tego klawisza page down, co ciekawe właśnie page down, a nie page up, czyli jest to na odwrót. Zwiększamy ciąg page down. I ja teraz zwiększam ten ciąg i widzimy, co się dzieje. Podnosi nam się tutaj ten mechanizm do góry, który wypycha, znaczy zmienia kąt natarcia wszystkich łopat wirnika, co teraz mogliśmy zauważyć. Może jeszcze damy zooma. Jednak będzie z przodu chyba lepiej to widać. O, tu będzie chyba lepiej to widać. O, właśnie tak. Tak, teraz kolektyw daje w dół i widzimy, że kąt natarcia się zmniejszył. Można powiedzieć, wyprostowały mi się te łopaty. No i jeżeli właśnie chcemy zwiększyć ciąg, to musimy właśnie zwiększyć kąt natarcia łopat. Większy kąt natarcia powoduje większą siłę nośną na łopatach wirnika, co powoduje większą siłę nośną i możemy po prostu wznieść się wyżej w powietrze. I to działa tak, że ten kolektyw działa równomiernie na wszystkie łopaty wirnika. To jest bardzo ważne, bo z kolei ten ala joystick drążek działa nierównomiernie. I to sobie właśnie teraz zobaczmy. Zobaczmy sobie, jak działa cyclic po angielsku. Tak, ten ala joystick to właśnie w nomenklaturze helikopterowej nazywa się po angielsku cyclic, czyli powiedzmy cykliczność czy okres, mówiąc po polsku. Ja tutaj może włączę sterowanie sobie myszką. Mi się bardzo wygodnie steruje helikopterami myszką, dlatego że to jest bardzo precyzyjne. Dużo lepiej mi się steruje niż wolantem na przykład. No ja nie mam joysticka, może joystickiem byłoby też dobrze, jeżeli chodzi o sterowanie helikopterem, no, ale wolantem takim fizycznym, jaki mam, to no, jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o helikopter. Wolę naprawdę myszkę, jest bardzo precyzyjnie. Tak i tutaj właśnie możemy sobie poruszać tym cyclikiem, czy to właśnie do siebie, od siebie, w lewo czy w prawo. No i zasada jest taka, jeżeli chcemy, żeby helikopter leciał nam w lewo, no to dajemy w lewo, jeżeli chcemy, żeby leciał w prawo, no to w prawo. Jeżeli chcemy przyspieszyć, to dajemy od siebie, to spowoduje przechylenie helikoptera nos w dół, jednocześnie nabierzemy większą prędkość, no i też zanurkujemy. Więc żeby zniwelować to nurkowanie, możemy na przykład zwiększyć troszkę kolektyw, zwiększyć ciąg, tak, i podnieść troszkę dźwignię kolektywu. A jeżeli chcemy zwolnić, czy też nawet zawisnąć, to musimy dać do siebie, ale też jednocześnie kolektyw w dół, żeby helikopter nam nie szedł zbyt ostro do góry, tak? Bo jak podnosimy nos do góry, to oczywiście zwolnimy prędkość lotu, ale też zwiększymy sobie wysokość lotu, więc musimy wtedy odciąć troszkę kolektyw w dół, żeby tą siłę nośną zmniejszyć. No ale dobrze, skupmy się teraz, jak działa ten kolektyw. Czyli jeżeli zobaczymy sobie teraz tutaj na widoku zewnętrznym, no ja poruszam teraz sobie w prawo, w lewo i widzimy, że zmieniają mi się tylko niektóre tylko łopaty wirnika w pewnym tylko okresie powodują tak zwiększenie czy zmniejszenie kąta natarcia łopaty wirnika. Tutaj też możemy zobaczyć, że ten mechanizm nam się nie tylko podnosi, jeżeli ruszamy kolektywem, to on się nam podnosi góra w dół, a jeżeli ruszamy kolektywem, no teraz mi dialog zasłonił, o, to ten mechanizm nam się też wygina, przechyla, o, bardziej przechyla w lewo, w prawo, czy do przodu, czy do tyłu, zależnie od tego, jak ruszamy sobie tym cyclikiem. No i właśnie to powoduje, że tylko częściowo, w pewnych tylko okresach, w pewnych miejscach nam się zmienia kąt natarcia tych wirników, no co skutkuje tym, że no, na przykład tylko na przykład lewa strona będzie miała większą siłę nośną, a prawa strona mniejszą, co spowoduje, że helikopter zacznie nam uciekać w prawą stronę, tak? Czy też lecieć w prawą stronę. Także tak działa tutaj ten mechanizm, swoją drogą też bardzo ciekawy. No i ostatnia rzecz to sterowanie pedałami. Tutaj wrócimy do kokpitu, tak? Mamy też oczywiście pedały lewy, prawy i podobnie jak w samolocie wduszamy prawy, to chodzi o to, żeby helikopter nam obracał się w prawo. Jeżeli wdusimy lewy, to helikopter ma nam się obracać w lewą stronę. I tutaj nie mamy steru kierunku jak w samolocie, ale mamy wirnik ogonowy i tutaj pedały sterują właśnie skokiem łopat wirnika ogonowego. W ogóle jeszcze na początek, po co w ogóle nam wirnik ogonowy? Tutaj, jeżeli mamy helikopter z jednym wirnikiem głównym, no to jak ten wirnik będzie nam się obracał na przykład w prawo, już nie wiem jak jest w tym helikopterze, ale dajmy na to, że będzie się obracał w prawo, to cały kadłub samolotu, cały kadłub helikoptera
będzie nam skręcał w drugą stronę, w przeciwną, w lewą stronę, tak? Bo tutaj będzie nam działał moment obrotowy i żeby właśnie zniwelować ten bezwładny ruch obrotowy kadłuba tego helikoptera, no to montuje się właśnie wirniki ogonowe. Ewentualnie mamy też helikoptery z dwoma wirnikami głównymi, wtedy nie trzeba wirnika ogonowego, tak? No ale w tym helikopterze mamy wirnik ogonowy i to nim sterujemy, jeżeli chodzi o tutaj pedały. I tutaj też możemy zauważyć, ja tutaj poruszam teraz pedałami, że tutaj o te łopatki zmieniają swój skok, co powoduje, że właśnie też zwiększa albo zmniejsza się siła nośna tutaj tego śmigła i tu mamy taki, no generuje po prostu ciąg boczny, tak, w lewo, więc czy tam w prawo bardziej i wtedy możemy ten ciąg jeszcze zmniejszyć czy zwiększyć, powodując, że ten cały helikopter będzie nam się obracał po prostu w lewo albo w prawo. No i na tym polega właśnie tutaj sterowanie helikopterem. Wiem, że może ciężko to wszystko zrozumieć, dlatego polecam wam jeszcze obejrzeć ten filmik. Jest to filmik na kanale Jared Owen, tak? To jest człowiek, który robi wspaniałą animację, świetną robotę robi, bo pokazuje naprawdę bardzo fajnie, przygotowuje całą animację i pokazuje, jak działają różne urządzenia. I tutaj właśnie niedawno wyszedł odcinek, jak działa helikopter wojskowy. Na przykładzie helikoptera Pavehawk. No i tu jak to sobie obejrzycie, to zobaczycie też fajnie, jest fajnie wytłumaczone, jak działa ten kolektyw, jak działa Cyclic, jak działają właśnie śmigło ogonowe i tak dalej. Więc tu jest wszystko z animacją świetnie pokazane i no i wtedy po takim filmie można dużo lepiej zrozumieć, jak działa helikopter, jak w ogóle działa kontrola helikoptera. Na przykład możecie też zobaczyć, jak działa w ogóle taki helikopter wojskowy. Dobrze, wróćmy do Flight Geara. Ja sobie teraz zmienię tutaj helikopter na ten Eurocopter 135 i dobrze, ten helipad ten sam, dajmy lećmy. I jesteśmy wczytani tutaj w helikopterze, mamy tutaj, tak się prezentuje kokpit, całkiem fajnie, fotorealistyczny jest, no niestety tylko systemy nie są dobrze oddane, mamy tylko 1 na 5 gwiazdek. Tutaj jak widzimy, pilot siedzi po prawej stronie, można powiedzieć standardowo, jeżeli chodzi o helikoptery. Ale tak, ja go sobie wyłączę, bo on tutaj jest za brzydki i nie chcę go tutaj sobie wyświetlać. I zobaczmy sobie tutaj, jak wygląda z zewnątrz ten helikopter, też całkiem fajnie. Tutaj też zobaczymy, że działa skok śmigła, jeżeli chodzi o kolektyw, ale nie działa, jeżeli chodzi o tutaj kontrolę cyclikiem, czyli tutaj tym joystickiem, że tak powiem. OK. No i mamy też drzwiczki, możemy sobie otworzyć tutaj ładownię. No tu akurat widzimy, że mamy helikopter jakiegoś tam ratownictwa, bo chyba tu mamy noszę dla pacjenta. Możemy też zobaczyć sobie tutaj w środku. No, otwierają się te drzwi. Tak, też się otwierają. Tak, możemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Całkiem fajnie. Tu mamy chyba rzeczywiście jakiś sprzęt do ratowania życia. Dobra, zamknijmy sobie drzwiczki, wracamy do kokpitu i teraz uruchommy sobie silniki tego helikoptera i wystartujemy. Także tak, tu mamy na idle. Dobra. Tu mamy hamulec, tutaj tą wajchę możemy sobie rolką kręcić i tu mamy właśnie hamulec wirnika głównego. Dajmy to sobie na 0 albo możemy wcisnąć klawisz R i to nam samo pójdzie na 0, czyli hamulec zwolniony. Ja teraz przesunę sobie widok tutaj w lewo, trzymam kontrol i prawy myszy, żeby się przesunąć, bo tutaj fajnie mam teraz dostęp do panelu górnego, widzę wszystkie podpisy pod przyciskami, ale tutaj na razie idziemy na panel przedni i włączamy sobie baterię, włączamy sobie generator prądu pierwszego i drugiego, czyli silnika pierwszego i drugiego i włączamy sobie system FADEC dla silnika pierwszego i drugiego. System FADEC, czyli autorytarny system kontroli silnikami przez komputer. I idziemy teraz na panel górny. Oddalmy się. O, i mamy pompy. Włączamy pompy główne silnika pierwszego i drugiego. Je trzeba włączyć na czas rozruchu silników. I włączmy sobie światło antykolizyjne po to, żeby tutaj mieć światełko beacon ostrzegawcze, że mamy zamiar uruchomić silniki. Dobrze, idziemy teraz tutaj i będziemy uruchamiać silniki. Uruchamiamy silniki tymi żółtymi przełącznikami. Mamy tutaj trzy stany do tego przełącznika. Jest na dole to jest off, w środku to jest stan idle i teraz idziemy sobie w idle. I trzeci stan to jest flight, czyli podczas lotu. Ale na razie idziemy w idle, pierwszy silnik się uruchamia. I tu mamy wskazania
silnika pierwszego lewego i wskazania drugiego prawego. Mamy wskazóweczkę pokazującą nam właśnie tork, czyli moment obrotowy dla silnika. On teraz powinien nam troszkę wzrosnąć, ale mam nadzieję, że zaraz spadnie. Powinien się utrzymywać mniej więcej N1 na 70, może parę procent. Tu mamy temperaturę silnika, tak, widzimy 492 stopnie Celsjusza. Tu mamy jeszcze obroty turbiny N2 RPM. Tu mamy aż trzy wskazówki, bo jeszcze jest chyba dla tego wirnika ogonowego. Tak mi się wydaje. Dobra. Jak mamy już tylko takie furkanie bez wycia, to znaczy, że silnik się uruchomił. Właśnie słychać tylko taki furkot wirnika. Teraz uruchamiamy silnik drugi też, idziemy w pozycję idle, czyli tutaj na środku klikamy, żeby poszło to w idle, idzie, uruchamia się silnik drugi. Ok, rozkręca się. Coś chyba za dużo mi poszedł. Tak, za duże obroty ma, niestety. A to niedobrze, nie powinno tak być. Powinniśmy też mieć 78%. Tu za mocno nam wskoczyło. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Nie wiem, czy to jest glitch jakiś, czy coś jest nie tak, ale nie wydaje mi się, że my coś robimy nie tak. No i dobrze, można powiedzieć, że silniki chyba uruchomione. Co prawda nieprawidłowo. Silnik drugi dostał zbyt dużych obrotów. Ale kontynuujmy. Włączmy teraz te pompy przepływowe dla silnika pierwszego i drugiego. Wyłączmy pompy główne. Włączmy sobie Avionik Master 1 i 2, czyli awionikę, i włączmy sobie podgrzewanie rurki pitota dla kopilota i pilota. Możemy też sobie włączyć światła pozycyjne, światła stroboskopowe, jeśli potrzeba. Ja może strobów nie będę włączał, bo jest widno. Jest dzień i może to tyle, jeżeli chodzi o światła. Dobrze, wrócę na fotel tutaj pilota. Tak, tu mamy OK. I no i to nie wszystko, tak? Musimy teraz włączyć przełączniki silnika na pozycję fly, czyli pozycję do lotu. Także tutaj dajemy fly dla N1 i dajemy fly dla silnika drugiego. I tu mamy takie czerwone zabezpieczenie, należy je tutaj też kliknąć, żeby włączyć ten ogranicznik tego przełącznika, po to, żeby on przypadkowo nam się nie przełączył w pozycję dolną, co by oznaczało w pozycję idle albo off, co by nam po prostu wyłączyło pracę silnika, co byłoby niebezpieczne podczas lotu. No i nasza praca silnika jest troszkę zbyt duża, tak? Mamy 104%, no nie wiem, z czego to wynika, ale właśnie jest coś nie tak. Powinniśmy mieć ze 100 obrotów teraz, jeśli chodzi o też RPM N2. Mamy tutaj zbyt dużą pracę silnika. No ale dobrze, zobaczmy, czy da się tym lecieć. No jeżeli dojdzie do katastrofy, to też bym się nie zdziwił. Raz, że jestem początkującym tutaj pilotem. Dwa, że coś mi silniki nie do końca chyba prawidłowo pracują. Mają zbyt dużą moc. Dobrze, tutaj sprawdzam, działają mi orczyki. Orczyk działa. Tutaj mamy też tak cyclic działa i podnosimy teraz collective do góry, czyli dajmy klawisz page down, inaczej można powiedzieć. Czyli zwiększamy kąt natarcia łopat. Robimy to bardzo delikatnie. Widzimy, że helikopter chce nam uciekać. Musimy kontrować. Będzie też chciał uciec. Przychylić się do przodu. Ja delikatnie tutaj zwiększam kolektyw ciągle.
Okej, teraz mi na boki ucieka. Dobrze, wystartowałem niezgrabnie, bo niezgrabnie, ale udało mi się wystartować. Polećmy sobie może na wprost, zobaczmy, pokręćmy się po tym lotnisku. No tak jak mówiłem, nie mam wprawy w lataniu helikopterami, więc tutaj też nie zdziwiłbym się, gdybym się rozbił. Może się jeszcze mi się uda rozbić podczas lądowania, zobaczymy. Także pochylam się do przodu i widzimy, że nabieram prędkości, ale też jednocześnie nurkuję w dół, tak? Więc wtedy musimy zwiększyć kolektyw. Dobrze, polecimy może wzdłuż pasa trochę. Zobaczę, czy uda mi się tutaj utrzymać kierunek. Dobra, nawet jest nieźle. Właśnie lubię tutaj kontrolę myszką, dlatego że jest bardzo precyzyjna i no dużo fajniej mi się tutaj myszką jednak kontroluje. Kolektyw mam podpięty pod fizyczny ciąg, tutaj manetkę ciągu. Mam do tego specjalny kontroler. Bo jednak z klawiszy to by było chyba ciężej sterować się kolektywem. Ależ tu samolotów. Dobrze, wyhamujmy, czyli dajemy do siebie i kolektyw w dół, żeby zwolnić też prędkość, tutaj siłę nośną, żeby zbyt mocno nie pójść do góry. Dobrze, teraz zwiększę kolektyw, bo zbyt mocno opadam. Dobrze, obróćmy się w lewo. O. I polećmy znowu wzdłuż pasa. O, za ostro, za ostro poszedłem do przodu. Ale dobra, lecimy. No i spróbuję tym wylądować, spróbuję usiąść może nawet tutaj na pasie, tylko kolektyw nie w tą stronę dałem, chciałem zwolnić, a chciałem dać w dół, a dałem w górę. Dobrze, troszkę zmniejszmy prędkość. Niestety mocno się obracam. Oj, ostre, ostre przyziemienie. Tak, udało mi się wylądować, ale bardzo też niezgrabnie. Mało się nie rozbiłem. Możemy spróbować jeszcze raz wystartować. Dajmy kolektyw do siebie. Czy do góry. I delikatnie. Dobra, wystartowałem. No takie precyzyjne latanie, na przykład wylądowanie gdzieś na dachu, czy dokładnie na tym helipadzie, to myślę byłoby dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo to jednak trzeba mieć spore już obycie w precyzji lataniu helikopterem. Już nawet nie pamiętam, gdzie tu był ten helipad. Nawet go nie widzę za bardzo. Niedobrze. I się rozbiłem. Tak, roztrzaskany helikopter.
Także drugie lądowanie mi się nie udało. No ale tak tu wyglądają loty helikopterami. Także mam nad fajną animację rozwałki tego helikoptera. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wirnik i łopaty śmigła. Także no tutaj rzeczywiście nie jest łatwo, jeżeli przynajmniej o mnie chodzi, bo jednak no, tutaj przywykłem do samolotów, gdzie się steruje troszkę, nie są aż tak czułe, tak jak te helikoptery. Tutaj są bardzo czułe, trzeba bardzo uważać na te obracanie się tego helikoptera, na przechylanie się go i tak dalej. Ciężki jest zawis. Tu jeszcze w tym helikopterze jest dużo łatwiej niż w tym pierwszym, to wam pokazywałem, gdzie rzeczywiście utrzymanie się w zawisie jest bardzo ciężkie. Dobrze, także to tyle będzie tutaj w tym odcinku. Zobaczyliśmy sobie, jak wystartować helikopterem. Także dzięki, do następnego razu. Cześć wam.